Drodzy moi, bardzo głębokie i konkretne słowa, można powiedzieć, że nieco nawet szokujące. My się zajmiemy jednym aspektem, bo w sercu mam historię, która kilka dni temu wydarzyła się na przestanie z Jezusem, o czym też z wami chcę się podzielić w tym dzisiejszym odcinku. Ale oczywiście najpierw idziemy do Jezusa. Panie, przychodzimy do Ciebie w ten pierwszy czwartek miesiąca, pamiętając dzisiaj szczególnie o kapłanach. W 84. punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy Święty depozyt wiary zwany, za, zawarty w świętej tradycji i Piśmie Świętym został powierzony przez apostołów w wspólnocie Kościoła. Na nim polegając cały lud święty zjednoczony ze swoimi pasterzami trwa stale w nauce apostołów we wspólnocie braterskiej, w łamaniu chleba i w modlitwach. Tak i szczególna, e, iż szczególna Zaznacza się jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, w praktykowaniu jej i w wyznawaniu. Święty depozyt wiary, Panie, chcemy podtrzymywać, chcemy w niej trwać, zjednoczeni z pasterzami trwającymi w nauce apostolskiej, z papieżem na czele. Działaj w nas, Jezu. Zawierzamy Tobie kolejny dzień naszego życia. Działaj w nas jako jedyny zbawicieli i Pan, i napełniaj nas duchem świętym, abyśmy podejmowali jak najlepsze decyzje. Amen. Posłuchajmy słowa. Podobne znowu królestwo niebios jest do sieci zarzuconej w morze i ze wszystkich rodzajów gromadzącej, którą, kiedy została napełniona, wyciągnąwszy na brzeg i zasiadłszy, zebrali. Dobre do naczyń, zaś zepsute na zewnątrz rzucili. Tak będzie w spełnieniu się wieku. Wyjdą aniołowie, zwiastunowie i oddzielą złych ze środka sprawiedliwych. I rzucą ich w piec ognia. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Mówią mu tak. On zaś powiedział im, Dlatego każdy uczony w piśmie, stawszy się uczniem królestwa, niebios podobny jest człowiekowi, panu domu, który wyciąga ze skarbca jego nowe i stare. I stało się, kiedy skończył Jezus przykłady te, przeniósł się stamtąd. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Można powiedzieć, że ten dzisiejszy fragment kończy się znowu. Jakimś przemieszczeniem się Jezusa. To jest dość charakterystyczne, ponieważ Jezus w swojej apostolskiej działalności, On nieustannie jest w drodze. Sam mówi o sobie, że jest drogą, ale jest w drodze. Niektórzy z Neokatokmenatu podkreślają to bardzo w, dosłownie, mówiąc: Musisz być na drodze, jak Jezus. To ciekawe, że Jezus wie, gdzie ma iść i co ma robić. Niekoniecznie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że bardzo często brakuje autorefleksji. Nie zastanawiamy się nad tym, do czego powołuje nas Bóg. Nie myślimy o tym, co jest tak naprawdę w wypełnieniu Jego woli. Często jest to bardzo odruchowe czynienie czegoś tylko dlatego, że tak było. Tylko dlatego, że tak trzeba, że tak uważamy. Na przykład w tym roku na przystani z Jezusem ja byłem przekonany, że zrobienie takiego tunelu komunikacyjnego przy toaletach naprzeciw muzeum, na którym leciało przesłanie z jednej z plazm, zamontowanych w tymże muzeum z ogromnym, największym w świecie rachunkiem telefonicznym świata, że to będzie świetne miejsce do ewangelizacji. Bo to, to ostatnie miejsce do ewangelizacji. To znaczy. O ile ludzie w jakimś stopniu korzystali z toalet, i te toalety rzeczywiście były oświetlone w środku, pachnące, czyste, wysprzątane, były znakiem i wizytówką przystani z Jezusem, to najwięcej ludzi w tym roku gromadziło się przy osiołku ewangelizacyjnym, by wypić gorącej herbaty, gorącej kawy, czekolady. Przeciwna rzecz. Okazało się, że w tym roku ta ewangelizacja zbierała największe żniwo, no bo ludzie gromadzili się, żeby chwilę ze sobą porozmawiać, a, a ta gorąca kawa była takim miejscem spotkania i głębokich rozmów. Mam w sercu niesamowicie jedną rodzinę, za którą modlę się, no bo stracili najbliższą osobę. Stracili najbliższą osobę. <trym> Jak powiedzieli, nie mam podstaw, żeby im nie wierzyć, przez czyjeś błędy, przez czyjeś zaniedbanie, matka straciła syna, brat stracił brata. I w pewnej chwili w, mo, w naszej rozmowie doszliśmy do tego momentu, kiedy łzy płynęły po policzkach, ale tak trudno było wybaczyć, że to wybaczenie. Nie stało się faktem, pomimo tego, że przecież tyle różnych historii w swoim życiu przechodziłem z ludźmi, którzy stracili innych, i przez wybaczenie dokonywało się uwolnienie serca. Rozmawiałem godzinę, półtorej, nie mam pojęcia, ile to wszystko trwało. Modliłem się nad jedną z tych osób i miałem doświadczenie przepiękne, jak Jezus. Przyprowadził tego zmarłego syna, duchowo może to dziwnie brzmi. Miałem takie doświadczenie duchowe, jak ten syn jest ubrany w eleganckim garniturze, w eleganckim krawacie, dostojnie, pięknie. Miałem doświadczenie, w jaki sposób zwracał się do swojej mamy. I było to bardzo pieszczotliwe słowo, które potwierdziła mama, a jednocześnie ból jej serca był tak wielki, że, mając to doświadczenie syna, który, wierzę w to głęboko, przyszedł duchowo oczywiście, żeby mamy prosić o przebaczenie wobec tej osoby, nie była w stanie tego zrobić. Przedziwne. Nawet nie dały rady argumenty biblijne mówiące o tym, że jeśli wy z serca nie przebaczycie Waszym braciom. To jak ma przebaczyć Bóg? Modliliśmy się o, o łaskę podjęcia decyzji. Kolejny rok trwania w bólu i cierpieniu, w braku przebaczenia. Po co Ci to mówię? Bo mi się to bardzo wiąże z tą dzisiejszą Ewangelią. Z tym oddzieleniem, które my mamy możliwość którego my mamy możliwość uniknąć w naszym życiu. To, co było nadzieją tego wszystkiego, to zabranie modlitwy, przebaczenia, modlitwy, modlitwy którą rozdawaliśmy na tegorocznej przystani z Jezusem, i książki 7, którą wręczaliśmy tym, którzy oczywiście chcieli w ramach tej inicjatywy, którą mamy. Książka na ulicy, więc setki tych książek rozdaliśmy także na tegorocznej przystani z Jezusem. I zdanie, które może nie powtórzę wprost, ale jest dość ważne dla mnie wobec całej tej sytuacji, które wypowiedziała ta Pani, ale przecież Ksiądz nie będzie wiedział, czy ja przebaczę. To jak to? Ja pójdę do domu i mówię, ale przecież Pan Jezus będzie wiedział. To nie chodzi o mnie. No tak, ma ksiądz rację. Moi drodzy, módlmy się za wszystkich, którzy szczególnie przeżywają cierpienie wobec takich sytuacji, jak dzisiaj wspomniana przeze mnie w tym przykładzie. Proszę was o modlitwę też za tą kobietę i za tych, których spotykamy przez te dni na przystanku Jezus i którzy są w podobnej sytuacji. By mogli podjąć decyzję, pamiętając, że przebaczenie to nie jest zapomnienie, że przebaczenie to nie są pozytywne uczucia, nie jest to nawet to, że, że jest nam miło, kiedy tę decyzję podejmujemy. Ale jest to decyzja, której Bóg, do której Bóg zaprasza każdego dnia, ponieważ jak mówi słowo, sprawiedliwy siedem razy na dzień upada. A więc jest. W czym przebaczać. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie, co napisałem w opisie. Oczywiście dzisiaj zadanie bardzo y, twórcze. Trzeba wypisać różne fragmenty z Pisma Świętego, które mówią o y, y, przebaczeniu. Właściwie. Może być to Stary Testament, może być to Nowy Testament. Kolejna książka związana z Benedyktem XVI. Jeśli ktoś do tego fragmentu dołoży serduszko. I jak Bóg da, do jutra.